habemus papam, kardinalem Wojtyła. Dokładnie 16 października będziemy obchodzili 40-lecie wyboru księdza kardynała króla Wojtyły na papieża. Wtedy pojawił się po raz pierwszy na balkonie Bazyliki Świętego Piotra i wtedy zafascynował już od pierwszych swoich słów cały świat. Ogromny, wspaniały pontyfikat, gdy chodzi o to wszystko, co przekazywał nam święty papież, prowadząc w sposób niezmordowany, pełen poświęcenia, ofiary, ale miłości, Kościół Chrystusowy do Pana Boga. Mamy za co zatem Panu Bogu dziękować za ten wybór, za ten wspaniały pontyfikat i stąd wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Najpierw na uroczystości, które będą miały miejsce samego 16 października tego roku na Białych Morzach w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Będzie to po południu msza święta z udziałem polskiego episkopatu i przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych. Potem będzie odsłonięcie okna papieskiego, mozaiki Jana Pawła II, jego oknie na zakończenie. Wspaniały koncert na Rynku Głównym w Krakowie. Każdego dnia będzie możliwość udziału w mszy świętej, różnych środowisk. Będzie czas na modlitwę, na refleksję. Szczegółowe wiadomości można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystkich raz jeszcze, by wzięli w nich udział, serdecznie o to i proszę i do udziału zapraszam.